Kochani, witam Was. Dzisiejszy pierwszy lutowy sobotni dzień u Bożego Słowa. Chcę przeczytać hasła biblijne dzisiejszego dnia. Pierwsze jest z ostatniego rozdziału księgi Joba, kiedy Job przeszedł przez straszne doświadczenia swojej wiary. Na koniec Czytamy w ostatnim rozdziale. wyznaje tak. Dotąd cię znałem ze słuchu. Obecnie ujrzałem cię wzrokiem. Stąd cię we łzach rozpływam. Pokutuję w prochu popiele. Tak czytamy w przekładzie Biblii tysiąclecia. Wszelkie nowotestamentowe hasło jest świadectwem o nawróceniu. Późniejszego apostoła Pawła, a wtedy jeszcze Saula, czy Szawła po polsku. W dziewiątym rozdziale dziejów Apostolskich czytamy, że kiedy zbliżał się już swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus którego Ty prześladujesz. W obydwu tekstach chodzi o to, kim jest dla nas Pan Bóg. Czy jest On tylko jakimś sprawiedliwym Bogiem, pełnym prawa, sędzią żywych i umarłych, którego trzeba słuchać? I tak jak Saul w Jego imieniu nawet prześladował, tych, którzy uwierzyli Jezusa jako mesjasza, albo jest to tylko jakiś dobrotliwy ojciec gdzieś na niebiosach. Na pewno i Job właśnie o to bojował i w tych doświadczeniach, i próbach, i, i walkach, kim jest Pan Bóg. Kiedy się pyta. Saul, kim jesteś, panie? Pan Jezus odpowiada: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Poznaliśmy już w Jezusie tego prawdziwego Boga, tego Boga, który właściwie zmienia człowieka i cały świat przez swoją śmierć na Krzyżu Golgoty przez swoją ofiarę, przez to, że staje się tym barankiem Bożym, który gładzi grzech całego świata. Pan Bóg nie zmienia tego świata ani poprzez kataklizmy, potopy wojny, ani legionami aniołów wojsk niebiańskich, ale właśnie przez ofiarę Bożego Syna Jezusa Chrystusa. I dzisiaj świat się nie zmieni. Ani przez jakieś rozgniewane miliony ludzi. Tak było w historii. Jedni w imieniu Hitlera, w imieniu Stalina, Mao Tunga, dzisiaj może w imieniu Trumpa czy kogokolwiek, pragną zmieniać ten świat. A ten świat się zmienia przez przyjęcie każdego z nas Jezusa Chrystusa. Ja apostoł Paweł po tym wyznaję. Nikogo innego nie chcę znać, tylko Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Pieśnią dzisiejszego dnia jest ta pieśń, którą właściwie od osiemdziesiątych lat śpiewaliśmy w Dzięgielowie od Kajta Greena. Wspaniałym Panem Tyś, Twej twarzy szukam wciąż, gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym, Láska Tvá dotýká mě. Amen.